Siema, tutaj Bartek. Hack me, Advent of Cyber 2, dzień 2 grudnia oczywiście. No i co? Po tym, jak twoje bohaterskie czyny odzyskały wczoraj kontrolę nad centrum kontroli, Elf Maxkili postanowił zlecić ci ważne zadanie do wykonania. Wiemy, że zostaliśmy zhakowani, więc potrzebujemy sposobu, aby się zabezpieczyć. Zespół programistów założył stronę internetową, na której elfy mogą przesyłać zdjęcia wszelkich podejrzanych osób kręcących się po fabryce. Ale przedtem musimy się upewnić. Dodajemy go do sieci publicznej. Przeprowadź audyt bezpieczeństwa na nowym serwerze i upewnij się, że nie można go zhakować. Wdróż, bla bla bla. Mr. Skilly po raz kolejny przedstawia dokumenty zawierające przydatne informacje, które pomogą ci wykonać zadanie, które czytasz w porozumieniu serwera. Tu mamy jakieś rozwiązanie, tego nie chcemy, sami zrobimy oczywiście. Okej, okay. Parametry GET i URL. Przyjrzeliśmy się pokrótce różnicą między żądaniem GET i POST w poprzedniej dokumentacji. Jednak nacisk położony na żądanie POST używany w formularzu logowania. Serwer, który będziesz dzisiaj testował, wykorzystuje koncepcję zwaną GET PARAMETRS. Tak jak żądania POST mogą być używane do wysyłania informacji do serwera, tak samo można użyć żądań GET. Jednak jest jedna ważna różnica. W przypadku żądań POST wysyłane dane są umieszczane w treści żądania, w przypadku żądań GET umieszczane są w adresie URL jako parametr. Najlepiej widać to na przykładzie. Mamy stronę, mamy ten indeks i tu jest nasz parametr. Po znaku zapytania. Parametr odnoszący się do tego jakby formularza, tak w cudzysłowie. Uwaga, ta witryna jest całkowicie fikcyjna, nie istnieje, a łączenie się z nią nie jest częścią zadania. Ten adres to jest napisane, bo prawdopodobnie po tym zadaniu ktoś kupi taką witrynę i może was oszukać, więc uważajcie. Ten adres URL składa się z 7 różnych części, przejrzymy się każdy po kolei, a to już omówiłem przed chwilą, ale dobra. W sensie to omówiłem to. No. HTTPS, czyli najpierw mamy protokół, HTTP Secure. Określa, czy żądanie powinno być wysyłane przy użyciu protokołu HTTP, czy HTTPS. W naszym przykładzie jest to HTTPS. Następnie mamy subdomenę, www. Jest to tradycyjne World Wide Web, oznaczające, że celem jest witryna internetowa. Nie jest to jednak konieczne. Rzeczywiście subdomeny mogą być praktycznie dowolnymi domenami. Na przykład wiele witryn używa znaków assets lub API do wskazania różnych subdomen o różnych zastosowaniach. Na przykład API, nasza strona. Następną częścią adresu URL jest domena. Tu widzimy naszą domenę, czyli ten fragment o ten tutaj. Domeny muszą być zarejestrowane i służą jako linijki między zapadającymi w pamięć słowem lub frazą a adresem IP. Innymi słowy, służą do nadania nazwy serwerowi, na którym działa witryna internetowa. No i czwarty. Następnie mamy TLD, czyli Top Level Domain. W tym wypadku jest to .co.uk na przykładu. No właśnie, domeny najwyższego poziomu są używane przez DNS-y do określenia, gdzie szukać, jeśli chcą znaleźć twoją domenę. Wcześniej domeny najwyższego poziomu miały określone zastosowania i wiele nadal je ma. Ale obecnie nie zawsze tak jest. Na przykład .co.uk wskazuje firmę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, .com wskazuje na firmę z siedzibą w USA. Mamy wówczas do... Weźmy pod uwagę to, co selekcjonujemy. W tym wypadku mamy na naszą główną stroną jest index.php. Na marginesie wszystkie strony główne muszą nazywać się indeksem, aby były poprawnie obsługiwane przez serwer bez ich konieczności do pełnego określenia. W ten sposób możesz przejść do strony tryhackme.com bez określenia, czy chcesz otrzymać stronę główną. Indeksowania jest obsługiwane automatycznie, ponieważ jej nie podałeś. Czyli na przykład to i to jest tym samym. Tylko mi się nie załaduje, bo nie mam internetu teraz. A to jest to samo, it's the same. Ok, szóste. Ostatnie dwa aspekty z adresu URL są najważniejsze. I są najważniejsze w naszym obecnym temacie. Oba odnoszą się do parametrów GET. Najpierw mamy
procent snag, gdzie procent jest używany do określenia parametru, że parametr get ma się pojawić. Mamy wówczas nazwę parametru, czyli snag, służy do identyfikacji parametru na serwerze. Mamy wtedy znak równości, wskazujący, że następna będzie wartość. Wreszcie mamy parametr get minus pi, ponieważ bo kto nie lubi ciasteczek mini, prawda? Mini pi. Mini pi. Ok. Należy zwrócić uwagę, że dokładnie część adresu URL jest parametrem get. W szczególności mówimy o procent snag mypy. Która część? Tak. Gdyby istniał więcej niż jeden parametr, oddzieliłby się znakiem ampersand. Na przykład snag mydrink and drink hot chocolate. W ten sposób możemy wysłać do serwera wiele wartości rozróżnionych za pomocą kluczy, to znaczy mindpiece jest identyfikowany za pomocą klucza snack, przekąska. Jeszcze na końcu może być coś takiego, taki ten. I to już na przykład nie jest wysyłane do serwera, znaczy to jest wysyłane do serwera, ale to nie stoi po stronie serwera, tylko po stronie użytkownika. Nie wiem, nieważne, nie słuchajcie tego, sorry. Tam było w poprzednim, to trzeba sobie przejrzeć sieciowe, żeby zrozumieć. Tak, przepraszam, nie, to było źle powiedziane. A tu widzimy pokój Upload Vulnerabilities, zapraszam też do tego materiału. Istnieje niezliczona liczba zastosowań wysyłania plików we współczesnym internecie. Zdjęcia profilowe, zgłoszenia do szkoły, uczelni, diagramy, zdjęcia twojego psa, możesz to nazwać. Chociaż przesyłanie plików jest bardzo powszechne, jest również bardzo łatwe do wdrożenia w niebezpieczny sposób. Z tego powodu ważne jest, abyśmy zrozumieli grawitację wektora ataku, gravity, ok. Gdy masz możliwość przesyłania pliku na serwer, masz ścieżkę prosto do Remote Code Execution, RCE. Formularz przesyłania bez ograniczeń oznaczałby, że możesz przesłać skrypt, który po wykonaniu łączy się z powrotem z maszyną atakującego i daje możliwość wykonania dowolnego polecenia. Znalezienie przesłanego pliku bez filtrowania byłoby bardzo niezwykłe, ale znacznie częściej zdarza się, że przesyłany plik wykorzystuje wadliwe techniki filtrowania, które można obejść, aby przesłać złośliwy skrypt. Skrypt musi być napisany w języku, który serwer może wykonać. PHP jest zwykle dobrym wyborem do tego celu, ponieważ większość witryn jest nadal pisana z zapleczem PHP. W tym zadaniu nie ma czasu na omówienie każdego rodzaju obejścia fitla. Jest dosłownie pokój na ten temat, co jest zalecane do dalszej praktyki. Zamiast tego omówimy tylko jeden z najpopularniejszych typów filtrów i jego obejście. Filtrowanie rozszerzeń plików. Jak sama nazwa wskazuje, filtrowanie rozszerzeń plików za rozszerzenie przesyłanych plików odbywa się to często poprzez określenie listy do zwolonych rozszerzeń, a następnie porównanie przesyłanego pliku z ich listą. Jeśli rozszerzenie nie znajduje się na liście allow list, przesyłanie jest odrzucane. Coś mi się, czekajcie, zepsuło. Więc czym jest obejście? Cóż, odpowiedź jest taka, że zależy to całkowicie od sposobu implementacji filtru. Wiele filtrów rozszerzeń dzieli nazwę pliku na kropkę i sprawdza, co następnie się po niej znajduje. To sprawia, że łatwo jest je ominąć, przesyłając rozszerzenie z podwójną lufką, na przykład jpg.php. Filtr dzieli się z kropkami, kiedy sprawdza je na liście, na co według niego jest rozszerzeniem. Jeśli PNG jest dozwolone rozszerzeniem, przesyłanie powiedzie się, a nasz złośliwy skrypt PHP zostanie przesłany na serwer. Podczas wdrażania systemu przesyłania, dobrą praktyką jest przesyłanie plików do katalogu, do którego nie można uzyskać zdalnego dostępu. Niestety często nie jest to przypadek, a skrypty są załadowane do podkatalogu na serwerze internetowym, często coś podobnego do uploads, images, media or resources. Dla przykładu możemy znaleźć przesłany skrypt pod adresem bla 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 images shell php. Przy okazji mogę puścić takiego skana. Rozumiem, dobra. Okej, coś tam będzie innego. Reverse shelle, czyli nasze odwrotne powłoki. Załóżmy, że znaleźliśmy miejsce, w którym możemy patrzeć na złośliwy skrypt i ominięcie filtra. Co wtedy?
Istnieje wiele ścieżek, którymi możemy się posłużyć. Najpowszechniejszą z nich jest załadowanie reverse shella. To jest skrypt, który tworzy połączenie sieciowe z serwerem do naszej atakującej maszyny. Większość serwerów www jest napisana w języku PHP, co oznacza, że potrzebujemy skryptu reverse shella, shella PHP. Zdarza się, że już on w kale lub attack boxie pod adresem tym. Dobra, weźmy sobie try hack me cd advent. O. Okay. No i tutaj weźmy sobie mkdir day 2, cd day 2. No i teraz weźmy sobie copy, tu jest user share web shells php reverse shell kropeczka. No i tu widzimy to. Przy okazji robimy jeszcze coś takiego, ale to za chwilę. No i okej. Okay. Uwaga, jeśli nie używasz Kali Boxa ani dostarczonego attack boxa, ten sam skrypt można znaleźć tutaj. No, okej. Okay. Skopiuj web shella do bieżącego katalogu, co zrobiłem. Następnie otwórz go za pomocą tego, przewiń do dół, gdzie masz IP i port, ustaw swoje, bla bla bla. Okej. Okay. Teraz netcat minus lvnp. Ten port, który tam ustawiliśmy, tam był taki port. No tu mam 4.4, ale mi się nie chce zmieniać. Gratulacje, skonfigurowałeś odwrotny skrypt, ok. Reverse shell PHP można łatwo aktywować, że są przechowywane w dostępnej lokalizacji. Po prostu przejść do plików w przeglądarce, aby wykonać skrypt i reverse shella. Świetnie. Na diagramie przedstawiony naszego reverse shella, zanim przechodzimy do niego naszej przeglądarce, powodują, że serwer wysyła reverse shella z powrotem do naszego oczekującego nasłuchującego. Po uzyskaniu bardziej szczegółowych wyjaśnień reverse shella zapraszamy tutaj. A ja to zrobiłem, dobra. Słuchacze, listener naszej reverse shella. Długo rozmawialiśmy o listenerach, ale czym one są? W skrócie nasze odbiorniki reverse shella, listenery, są używane do otwierania gniazda sieciowego w celu odbierania surowego połączenia, takiego jak to jest tworzone przez wykonanie reverse shella. Najprostszą formą nasłuchiwania tworzy za pomocą programu o nazwie netcat, który jest domyślnie instalowany zarówno w Kali, jak i attack box. Możemy utworzyć detektor przesyłanego reverse shella za pomocą polecenia sudo netcat ten, a tu jest sudo, ponieważ jakbym chciał na przykład netcata na jakimś niskim porcie, na przykład 53.999 i tak dalej, czyli jest po prostu mniejsze niż 1000, no to wtedy muszę użyć sudo. Nawet chyba 1024, nie pamiętam, ale wiem, że trzeba użyć sudo. Ale na przykład jakiś wysoki port, bez problemu mi się nasłuchuje, bez sudo. Dlatego sudo. Tworzę na tym porcie, w rzeczywistym środowisku chciałbyś użyć innego portu, takiego jak 443. Które jest częściej filtrowany przez zapory ogniowe, jednak w środowisku to nie trochę hack mi port działa dobrze. Kiedyś netcat został skonfigurowany, żeby nasz reverse będzie mogło działać po aktywacji. Pełne konfigurowanie można znaleźć w tym pokoju. Ok. Skleimy wszystko razem. To było dużo informacji, więc zbierzmy to wszystko razem. Spójrzmy na proces wykorzystania i luki przesyłania plików w aplikacji internetowej. Znajdź punkt przesyłania PHP. Następnie spróbuj przesłać niewinne pliki, co to akceptuje, czy to są obrazy tekstowe, czy obrazy, pliki tekstowe, PDF-y i tak dalej. Znajdź katalog zawierający przesłane pliki, spróbuj ominąć wszelkie filtry, załaduj reverse shell, uruchom nasłuchiwanie, aby utrzymać, przejść do shella w przeglądarce, odbyć połączenie. Na dole dokumentacji znajdzie się karteczka zawierająca następujące informacje. Dla Elf Edger został przydzielony numer identyfikacyjny dla kontroli systemu, twoje ID. Użyj tego, aby uzyskać dostęp do selekcji. OK. Zapisz numer przechodząc do adresu przeglądarcy. Jaki ciąg znaku należy dodać, aby uzyskać dostęp? OK. No to prawdopodobnie trzeba dodać coś takiego. Czekajcie. Backslash znak zapytania równa się to. Nie. To jeszcze ID damy. No to będzie backslash ID. Znak zapytania ID równa się to. Dobra, co się zrobiło? Więc co muszę dodać? Muszę dodać całe to.
Czy odpowiedź jest dobra? Internet, proszę. Odpowiedź jest dobra, ok, correct. Zaraz się odświeży. Jaki typ plików akceptuje serwis? No to zobaczmy. O, JPG, JPG, PNG. Aha, pięć znaków. Image. To jest sześć znaków. Ale pasuje, okej, okay, pasuje. Omin field, specjalny strzela, w którym katalogu są przesyłane pliki? Czekajcie, mam jakiegoś laga cholernego, nie wiem czemu. Tu mamy upload.js. Aha, zaofuskowany. Okej, okay, zobaczmy. Okay, select, submit. Okej, okay, dobra. JS nice. Dobra, zrobiłem to na drugim monitorze, nie ma sensu się w to bawić. Ale w takim razie, jak tego, to zakładam, że pytanie, czy to będzie tutaj? Okej. Ja muszę w taki sposób szukać. Dobra. Tam mi nie działał ten przedni skan, to ja bym zrobił tak. Ja bym sobie to skopiował i zobaczył sobie te trzy, co tu mają, bo to chciałem to zrobić GoBusterem, GoBuster nie odpowiada. Weźmy upload na początek. Teraz weźmy images. Aha, to już. No dobra. Czyli select. Tryhack me to day 2. All supported types. Ok. Czyli musimy teraz jeszcze, sorry, tutaj copy php reverse shell do php.jpg. No i teraz hurde. Tryhack me, advance of cyber. Mamy jpega. Submit. Invite extension. Ok. Dobra. Dobra. Zobaczmy dalej. Dobra. Ja w sumie źle to zrobiłem, czekajcie, bo to jest trochę inny poziom tego pokoju i mi się wydaje, że tu wystarczy coś takiego. Zobaczmy teraz, czy to podziała. Jakbym dał to zdjęcie.
Tak, zaakceptowało. Tak, to będzie działać, dobra. Kurde, już chciałem tutaj tego odpalać. I tu pewnie podziała? Tak. Dobra, bo się nastawiłem na poziom z tego pokoju, nie? Nie z tego. Z tego pokoju, prawda? I tu już szukałem innych rozwiązań, a tutaj się okazało, że to jest tak proste, jak się mogło wydawać. To jest i tutaj. Co to było? Uploads. Tylko, że nie tak, tylko tak pisałem. Dobra, odpowiedzi są poprawne. Drugim błędem, że pokazało, tylko mój internet znowu, jak widzicie. An error. Dobra, tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam w dniu drugim. Na razie.